Heroikra. Assassin's Creed Odyssey, witajcie. Sobie zaczynamy tutaj, gdzie ostatnio się zakończył odcinek, więc idę od razu pogadać sobie z Ornatasem. Co? Mistyos, you prevailed. Thank you, Alexios. I knew they were on the move, but I didn't think it would be so soon. We need to set our plan in motion. Tell me what needs to be done. We need a mode of transport across the Aegean. The ships we came in were taken when we arrived in Vora by the foreman of the docks. Perhaps we can strike a deal with the foreman to get them back. I have the time to help you now. In that case, we should bring you up to speed on the foreman situation. I'm listening. He's quite a character. I've heard rumors that he frequents a tavern in Bellini and drinks as if to endlessly worship Dionysos. Word is, he doesn't take well to mercenaries. I can get people to like me. I'm sure you have your ways, Mistyos. Loved the water. As a girl, she always wanted to steer when we rowed out to sea. As she got older, I've never stopped wondering if she will come back to me. Tell me more about your daughter. As a child, she was unusually strong. People would say her goals and ambitions soared far beyond the norm. Her strength wasn't the only thing. Her temper matched that of Poseidon in a storm. Tell me more about you. Do you have any idea where your daughter went? She left without a word. Every day I yearned for her return. I sometimes think I've lost her for good. There must be a reason why you're telling me about your daughter. My Phila. She captains the Scylla now. Your daughter's the Tempest? It's been years since I've heard from her. I pushed her too much, too far. And now it's pushed her away forever. She's an adult now. She makes her own choices. Don't blame yourself. Now isn't the time to dwell on the past. Orondas needs our help. I'll go to Bellini and make myself useful. Here, Alexios. I should get to Bellini. Muszę na chwilkę wyjść, więc zrobię małe cięcie. Wybaczcie. Dobra, już jestem. No, z powrotem. Okej, okay, gdzie to mam się udać? Dobra, najemników jakiegoś tu chyba odkryłem. What? Serio? Aż taki jest poziom? What the hell? Myślałem, że maksymalny to 70. No to ładnie się porobiło. Dobra, co ja bym tu chciał w ogóle w sumie zacząć, znaczy kontynuować. Zarządcą portu. To skarb to nie, może to? Dobra, porozmawiajmy z zarządcą portu. Okej, daleko w sumie mocno chyba nie jest.
No i tak trzeba konno użyć. Fobosa, żeby się dostać. Tylko bym musiał teraz znacznik chyba usunąć, bo tak to mi do znacznika będzie. No właśnie. Dobra, i zobaczymy się na miejscu oczywiście. Ok, już jestem prawie u zarządcy. No i co mi powiesz? Będziesz współpracował, czy raczej nie? Pijany. Why would be my first question. But then I realized I don't really care. Because you're a mistios. Let bygones be bygones, my friend. We drink! Except for the mercenary. Now, sail away from me. All right, you can't. I think we got off on the wrong foot. I'm sure a smart man like you knows when to make a useful friend. If you help me, I'll help you. Helping you would cost more than my left arm. If I am to risk incurring the Tempest's wrath, there should be a sizable benefit for me. I heard valuables can be found at Shipwreck Cove, not far from here. Or I could always use more drachmi. You can buy wine with drachmi. Ile? I'll take a look around Shipwreck Cove for the valuables. Remember, I don't take trash. I got a lovely... 50 tysięcy zwariował? Okej. Coś tu ma szukać, tak? There it is. Dobra, jedno jest. Okej, gdzieś tu. Here it is. That's what I'm looking for. Okej, dużo tych punktów do spadania. Figurkę? Ciekawe. Sorki za to? Zacięcie się? Dobra, oczekaj kosztowności w zatoce. Dobra, ale tam jeszcze coś jest przecież. Jakieś kurde ten... rzeczy. Dobra, tu jest na pewno w jaskini. Jedno. I kolejne widzę. No dobra. Ciekawe, kogo są te rzeczy. Co to za ludzie? Jacyś ci bandyci chyba. Czemu wy mnie tak tu bezkarnie atakujecie? Trzeba ich tu podpali, bo to normalnie... Okej, chyba nie wyszło przełamanie. Dobra. To już. To zamiatane. Boż ty. Taki jesteś?
I kiedy muszę od nowa podpłynąć do tego? To misję tu pamiętam. To znaczy, tutaj szukałem czego? Czegoś tu szukałem. Dobra, tu jest coś kolejnego. Chyba wszystkie łupy muszę pozbierać. Głowa posągu z fontanny. There it is. Okej, to się kolejne gdzieś tu, ale to pod wodą widzę, że się znajduje. Jakiś przedmiot. Akurat tam, gdzie są rekiny. Z tego, co widzę. Myślałem, że gdzieś tutaj właśnie na tym, ale jednak nie. O, trop starożytnego. Damn it. Rekina przydałoby się ubić. Nie wiem, czemu nie mogłem go zastrzelić, ale... Dobra. Ten pod kamieniami? Gdzieś pod mapą pływa? Dobra, tu jest kolejny chyba. Nie, gdzie bym musiał tu znaleźć jakiś trop właśnie. Dopisało, że z trop starożytnego. No dobra. Popłynie, może gdzieś właśnie tutaj są. W tych skrzyniach. Odnośnie jednego ze starożytnych. Dobra, tam jeszcze dwa. Rekin. Ale zdążyłem uciec. Okej. Podejrzewam, że będzie ciężko się dostać do tych. Zmienić na zwykły. Trochę ich tutaj utłukę. Fajnie, że nawet można te je tutaj zestrzelić. Chociaż to tak sensu nie ma, bo w wodzie ma opór strzała. A w ogóle tu jeszcze gdzieś chyba coś jest. W wodzie ma opór ta strzała i nie powinna tak dolecieć. No ale w sumie to jest gra. Jakby nie patrząc. Dobra. Tu jeszcze coś było przecież, nie? Coś tu można było jeszcze zdobyć? Dobra, chyba więcej już się nie da. Jestem ciekaw, bo tu właśnie gdzieś było coś, że trop odnośnie starożytnego. Bo jak szukałem właśnie tropu odnośnie czcicieli, to jeden tu też był trop. On był na kamieniu. Więc może też trzeba tutaj wejść na któryś z kamieni i znaleźć. No dalej. Serio? Tak będzie skakał? I to chyba było gdzieś tutaj. Na którymś z tych kamieni. Tutaj było chyba ciało, z tego co pamiętam. Martwe. Tu było można właśnie znaleźć.
informacji odnośnie jednego z czcicieli. Ale widzę, że to chyba nie pokazuje się znowu ta informacja, więc chyba pójdę dalej. Oddać misję. No, tak zrobię, bo nie ma sensu łażenia i szukania tego. Jak pewnie znajdę sposób, żeby inaczej się dowiedzieć. Chyba znajdę. Dobra, dobra, dobra. Za dużo chyba dobra, powtarzam. No ale okej. Co, i za te przedmioty? Po prostu odda nam statki? Mistios, you're back. You have the valuables I want. I found what you wanted at Shipwreck Cove. Ha ha ha! Splendid! Hand it over. This will do. A deal's a deal. I never go back on my word. Only a dishonorable Malakas will break an oath. I'll give you your ships back. But good luck getting past the tempest. Just take a good look outside at all those wrecks, Mistios. Now, if you'll excuse me. Gdzie się napić? Thanks to you, Mistios. We have what we need. Now, we... Porodas, Alexios. Żołnierze. Mistios, no need for bloodshed. I just need you to come quietly, please. Releasing the stranded people has angered the Tempest. Someone just needs to take responsibility and everyone will be fine. Hmm? Take me then. They have nothing to do with this. I'm the one you're after. Ja przynajmniej od razu się z mieczami nie rzucają. We have done enough. There's no need to escalate this further. Promise me that you will see our plan through to the end. No matter what happens, blood is blood. She's still your daughter. Parents always believe in their children, as foolish as that may be. I should have stopped her sooner, stopped her from joining the Order. I should have. When the time comes to face the Tempest, I feel a... No, może być. Alexios. I promise. I'll do my best to bring her back. I was so proud of her. No, może się nie udać za bardzo. There are still so many things I wish I had said. I should go help the rest. We'll meet up in Patre when we're ready. Thank you, Alexios, for everything. Okay. Lecimy jeszcze kolejną misję. Dobra. To jeszcze sobie zostawię. To jeszcze spotka się z Nimą. A tu z Dariuszem. Dariusz trochę bliżej jest. A to do Dariusza podlecimy. Fobos. Let's go! No właśnie. Dobra. Chyba, że użyję ten
drogą. Okej. Zobaczymy się na miejscu. Dobra, już prawie na miejscu jestem. Zobaczymy, co Dariusz nam powie. Tu widzę chyba spartańskie statki są robione. Okej, gdzie on się tam ukrywa? Jakoś tu... No tu chyba można właśnie wejść do niego. No se kryjówkę znalazł. Getting ready for something. Good. You're finally here. You mentioned something big is about to happen in Achaea. I've heard that the Tempest chief engineer is developing a new weapon. A new weapon? That can't be good for us. He's trying to flee Achaea. If he does want to escape, maybe we can convince him to help us defeat the Tempest. He's attending the shipbuilding symposium at the amphitheater here in Achaea. I can head over to the amphitheater now. There seems to be a discussion about a plan, a secret weapon for the Tempest. The chief engineer should have more information about it. Sounds easy enough. The answer to the code word, I am Poseidon's chosen. Sure. The chief engineer is amongst the attendees. Seek him out. That blade means a lot to you. Where does it come from? I forged it myself, but it's more than a blade to me. It's a choice. It takes skill to get so close to a target. That's the point. What do you know about the Tempest? She must have been planted by Amorgus. I'm not familiar with the Tempest, but I wouldn't put anything past Amorgus. He's only ever had one thing on his mind. Lasting prosperity for Persia. No matter the price. What convinced you to help the stranded people, Darius? Nima's heart is in the right place, and I want to encourage that. But the moment we're done, we're leaving the Greek world for good. I'll head to the amphitheater now and find the chief engineer. Okay, zobaczymy, czy się uda. Czekajcie. Myślałem, że to ten kurier do mnie, ale chyba jeszcze nie. Dzisiaj już nie przyjedzie. Ten tu co, kurde, się zaklinował. A to nie jest ten, co ma ten wysoki poziom? No. Lampard. No, fuck. There it is. The chief engineer is here. A tu. But I don't know exactly who it is. Should be easy enough. The code word is, I am Poseidon's chosen. Jestem wybrańcem Poseidona. No dobra. This looks like the place Darius mentioned. Yes, pewnie mam z nimi pogadać. I am Poseidon's chosen. Right, and I'm Ira's harlot. What? What do you mean, what? Go away, I'm trying to pay attention here. Aha, muszę znaleźć go, tak? To ten. I am Poseidon's... Idiot. What? You're not his chosen, you're his idiot. I could hear you from here, pestering people. Who told you about me? A friend of mine has been asking around about you. We heard that you want to flee Achaea, and we can help with that. Such freely offered help often comes with a hidden cost. Not this time, I promise. Well, if the Tempest had sent you, I'd be dead by now. Oh. I need a way to defeat her. Like this weapon I've heard about.
The Chimera's breath. My greatest creation, but also my greatest regret. I left before they could force me to complete it. Without my finishing touches, it will never work as intended. Tell me more about this secret weapon. What does it do? It's meant to engulf enemy ships in a torrent of flames. And it works extremely well. Installation is the tricky part, though. If done incorrectly, it backfires. Horribly. You worked with the Tempest. What can you tell me about her? She's a ruthless, emotionless creature. But the scariest part about her is her strategic brilliance. You'd be hard-pressed to find a more perfect commander. You said you want out of Achaea. Do you have a plan? The only way out is through the Tempest. Trust me, I've exhausted every other option I can think of. That's my wife up there. And now I've put her life at risk too. You're taking a big risk by sharing your secrets with me. No. I'm betting on you to destroy the Tempest for me. Get your hands on the plans, and I can install the Chimera's breath on your ship. With it, you can destroy her entire fleet. I must do something to right this wrong. If the Chimera's breath is as powerful as you say it is, it would be helpful. Once I'm done with your ship, it will crush the Scylla. So, how do I get the plans? The Tempest's fleet commander has them. He's manning the naval blockade. While you're gone, I'll get to work. The plans are written in a code that only I can read. So even when we have them, it'll take some time. I'll meet you back here when I'm done. Zobaczymy. Good. I was wondering how we could clear the blockade. I'll take care of... Już go nie ma. No jakże. Znajdź, zobądź schematy, które ma dowódca floty. Ktoś tu nas, kurde, ten śledził. Albo podsłuchiwał. Okej, czuję, że nie będzie za łatwo zdobyć te schematy. Jeszcze będę musiał pewnie zabić tego dowódcę. Tam widzę trochę ludzi, jest. Żołnierzy. Gdzieś się schować w krzaki albo coś. Pasowało. Okay, nie wiem, czy to tego mam szukać, czy kogo? Fuck! Przecież... Ani nie miałem czasu, żeby zareagować. Dobra, jakieś tam obrażenie. Chyba warto by było uciec. Fuck. Nie ma sensu tak atakować. Jeśli się nie udało, kurde, tak sprytnie jakoś. A gonić mi chyba nie będą. Chociaż może. Dałoby się, jakbym dopadł tylko tego, co muszę. O właśnie.
Co ty chcesz, kolego? Ja bym chciałem schematy. Ty mi kurde, tak? No jeszcze kurde, najemnik. Widzę, że idzie. Shit. Się wszystko komplikuje. Weapon plans for the Chimera's breath. Time to head back to the amphitheater. Czy oni mnie tu kurde strzelają? Dobra, idziemy oddać schematy i sobie pogadamy z tym. I sobie zakończymy pewnie odcinek. O nie. They must have found the engineer. Only he could decipher the weapon clans. No właśnie, tak myślałem, że go mogą zabić. Look, boys! First the runaway engineer and now the eagle bearer. Aren't we lucky? Lucky isn't the word I'd use. Look who decided to show up just in time. Kill them! Kill them both! Okej. Kolejny z czcicieli chyba. Uż ty! No chodź no tu. Dobra, to tego sobie zaatakuję. No nawet kurde nie drgnie widzę. Shit. Okej. Wow. No chodź no tu, chodź tu bliżej, do mnie. Idźcie z przełamania trochę. To robię. Chociaż widzę za dużo, nawet obrażeń nie dostałeś. I po nim. What the hell? Co on za fikołka zrobił? Okej, nie wiem o co chodzi, ale... Wyglądało to trochę dziwnie. Dobra, kolejnego z zakonu zabiłem. Tam jest kurde ten. Gdzie tu biegnie? To jest jego żona chyba, nie? Na pewno. The Tempest is more shrewd and careful than we expected. O czym mu się ruszały? Znaczy powieki. We should warn the others. They might be in danger too. I'll have Arnavas take a look at the plans. In any case, we shouldn't linger here. Back to the shadows then. No, od niej mamy misję, widzę, nawet. I saw you talking to my husband. I can help. The engineer's wife. What do you know about the weapon plans? My husband scattered code books around the hair. Some are amongst the Tempest's fleet and others are in the shipyard. With them, you'll learn how to build and install the weapon. Then you can end the Tempest and avenge my husband. I'll end the Tempest with or without your husband's weapon. Either way, he'll be avenged. He would be happy to hear that. There are plenty of ships in Achaea. What should I look for? The Tempest ships patrolling the harbor will be a good place to start. You said some of the code books are in the shipyard. Where is it? The Patrae military shipyard is the one at the edge of the city. I'll find those code books. Dobra, więc sobie zakończymy ten odcinek, więc wielkie dzięki za oglądanie. Na razie. Hej!